Ponownie działa już całe centrum obsługi mieszkańców, w tym referat zajmujący się wydawaniem praw jazdy, który w ubiegłym tygodniu był nieczynny. W pierwszej połowie tygodnia obsługiwani są ci mieszkańcy, którzy nie zostali przyjęci w ubiegłym tygodniu. Na nowe wizyty będzie się można umawiać od środy pod numerem telefonu 59 848 83 60. Pozostałe wydziały Urzędu Miejskiego w Słupsku funkcjonują normalnie, aby jednak spotkać się z wybranym urzędnikiem należy wcześniej umówić się telefonicznie lub mailowo. Szczegółowy wykaz numerów i adresów mailowych znaleźć można na miejskiej stronie internetowej. Można też wrzucać wnioski, podania i inne dokumenty do specjalnej urny, która znajduje się przy wejściu do ratusza. Ważne, aby na dokumentach napisać swój numer telefonu, by urzędnik mógł się skontaktować z mieszkańcem. Trzeba też pamiętać, że ratusz zmienił godziny funkcjonowania. Teraz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Zmiany, które pierwotnie wprowadzono na czas określony, do końca marca obowiązywać będą do odwołania.